European Dry Down Initiative, EDI, w skrócie odmiany Dry Down Plus od KWS. Nowa technologia produkcji odmian kukurydzy ziarnowej. KWS Marco Polo, odmiana ultra wczesna dla tych, którzy nie chcą rezygnować z wysokiego potencjału plonowania i móc zbierać kukurydzę na ziarno w terminach umożliwiających potem siew zbóż ozimych, jak również w rejonach korzystniejszych termicznie rzepaku. Garantio, odmiana również bardzo wczesna, tak jak Marco Polo, o bardzo dużym udziale ziarna typu dent, stąd też wysoki potencjał plonowania, ale nie tylko. Garantio doskonale sprawdza się na glebach słabych, piaszczystych, zagrożonych suszą. Dzięki dużemu udziałowi denta, niespotykanemu do tej pory w tak wczesnych odmianach, mamy tutaj właśnie doskonałe dosychanie ziarna, czyli dry down. Ostatnia z odmian wprowadzonych w technologii EDI do portfolio KWS to KWS Emporio, która oprócz doskonałej wczesności i dopasowania do wszystkich rejonów uprawy kukurydzy w Polsce, nadaje się do bicia rekordów plonowania. Jest to odmiana, która w doświadczeniach rejestrowych średnią wzorca grupy wczesnej pobiła aż o 16 decyton suchego ziarna. W skrócie, Dry Down Plus od KWS, bicie rekordu plonowania, odmiany na słabe gleby, jak i również możliwości zmiany, płodozmianu poprzez włączenie pszenicy i zbóż ozimych do płodozmianu.